co oznacza data na końcu piosenki twojego chłopaka? I nie, nie wiedziałam, że ta piosenka wychodzi. Masz chłopaka. Jak widzieliście po ostatniej piosence, to chyba wiadomo, że nie. No. Nie, rozstałam się z chłopakiem. Jakiś czas temu. Tak swoją drogą, to w dobie tego wszystkiego, co się wydarzyło, dużo ludzi zaczęło sobie po prostu dopowiadać jakieś rzeczy, spiskować i tak dalej. I tak szczerze zastanawiam się nad tym, oczywiście będę musiała o tym pogadać też z Bartkiem. I chyba bym po prostu nagrała film, w którym wam wyjaśnię, jak to wyglądało. Bo dużo nie wiecie po prostu, ponieważ Bartek przez długi czas po prostu się nie chciał ujawniać w ogóle. Co mnie w ogóle zdziwiło, że w końcu pokazał aż tyle i że się ujawnił w tej piosence. I może jak z nim o tym pogadam, czy mogłabym o tym powiedzieć wszystkim, no to bym opowiedziała całą historię tego wszystkiego. Bo jest kilka faktów, o których możecie się po prostu nie spodziewać i których nawet nie wiecie. A tak to wyglądało przez długi czas i po prostu... Też chciałabym w końcu o tym opowiedzieć, bo przez ten cały czas wy nawet nie widzieliście, że mam chłopaka tak naprawdę. A byliśmy ze sobą przez 4 lata, więc... A też nie chciałabym, żebyście myśleli, że ja teraz robię sobie jakąś akcję marketingową, żeby wypromować swój projekt i że robię to na plecach zerwania... Nie wiem, dobra, chciałam powiedzieć coś mądrego, ale mi nie wyjdzie. No na pewno nie chciałabym wypromować projektu swojego kosztem swojego zerwania, dlatego że była to... Wiecie, to nie był związek, który trwał, nie wiem, 2 miesiące. I... Po prostu była to dosyć ciężka sytuacja w moim życiu i nigdy bym nie budowała na czymś takim zasięgów. I ja też w sumie odezwałam się do Zeby, bo zobaczyłam film Zebo, nie wiem, czy to się tak wymienia, bez różnicy. I wysłałam do niego kilka głosówek, bo byłam dość zdenerwowana. Bo po prostu trochę mnie zabolał fakt, że wiecie, że Zebo, Rewo wypowiedzieli się, wiadomo, że oni to powiedzieli ze swojej perspektywy, jak oni to widzą ze strony widza, ale mimo wszystko nakierowywują ludzi, jak ja bym to zrobiła dla zasięgów i że to jest jakaś specjalna, zaplanowana akcja promocyjna i że my tak naprawdę jesteśmy razem, czy coś takiego. No nie. Nie. Ja po prostu, wiecie, ja przez 4 tygodnie jeździłam na obozy, mnie w domu X praktycznie, ogólnie, a oprócz obozów mnie po prostu w domu X praktycznie nie ma i okazało się, że było to nagrywane wtedy, kiedy nie wiedziałam i najprawdopodobniej były w to zamieszane osoby, które są z mojego bliskiego środowiska, a co lepsze, nikt mi nic o tym nie powiedział, więc postawcie się w mojej sytuacji, jak ja się czuję teraz, kiedy ludzie, nie wiem, obwiniają mnie, że obwiniają, kiedy zarzucają mi, że ja robię jakiś skok marketingowy, dlatego że, nie wiem, że Boskiowski, czy tam Piotrek, który realizował też mój klip i ogólnie też realizuje mój kanał cały od samego początku, jest to zamieszane. A wiecie dlaczego? Dlatego, że moi przyjaciele to też byli przyjaciele Bartka i po prostu to wszystko jest bardziej skomplikowane, niż wam się wszystkim wydaje. I tak jak mówię, to nie jest teraz moment, żebym ja o tym dokładnie opowiadała, tylko po prostu może wam to opowiem innym razem, albo po prostu nagram jakiś film, gdzie wam to po prostu wszystko przybliżę, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, jak to wygląda naprawdę i po prostu nie chcę, żebyście sobie tworzyli jakichś historii sztucznych. I nie wiedziałam, że ta piosenka wychodzi i siedziałam sobie wtedy wieczorem na obozie pijąc drinka i w momencie, kiedy to wyszło, to po prostu Karol do mnie podszedł i pokazał mi to, że coś takiego jest, bo ktoś tam to udostępnił też z teamu. No, a ja w ogóle wtedy sobie robiłam wieczór bez telefonu i nawet nie miałam telefonu przy sobie i to po prostu ktoś mi pokazał, więc... To w ogóle jest dziwne, bo na przykład taki Boskiowski jest w ogóle w takiej dziwnej, powalonej sytuacji, bo wiecie, ja mu mówię jakieś rzeczy, które są dla mnie tam, są prywatne i mówię mu to w tajemnicy. Okazało się, że mój były robi to samo. A on chce być w porządku dla nas obu, bo obydwoje jesteśmy dla niego bliskimi osobami i robi się syf potężny powoli, no. Robi się syf, powiem wam tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, ale ja nie mogę wam teraz o tym powiedzieć. Co oznacza data na końcu piosenki twojego chłopaka? Ja naprawdę nie mam pojęcia. Powiem wam, że czekam chyba na to bardziej niż wy, więc... Bo nie wiem, czego mam się spodziewać.
Nie wiem, czy czegoś pozytywnego, czy czegoś negatywnego. Nie wiem. Ile byłaś z moim chłopakiem? Ponad 4 lata. Kawał czasu.